Jak byliśmy małymi dziećmi, to świat poznawaliśmy nie tylko oczętami, nie tylko rączkami, ale również buzią. Poznawaliśmy świat, wkładając wszystko do buzi. I wszystko nam wtedy smakowało. Czasami w piaskownicy wkładaliśmy do buzi takie dziwne rzeczy, ale badaliśmy świat. Później, jak troszkę podrośliśmy, dostaliśmy talerz. I wkładamy do buzi tylko to, co się znajduje na tym talerzu. To, co nam mamusia położy na talerz, to należy zjeść i to wszystko. A mamusia nam daje najlepsze rzeczy. Daje nam takie rzeczy, które sama je. Bo mamusia je wypróbowała i wie, że to jest dobre do jedzenia. Czyli my jemy to samo, co jedli nasi dziadkowie. Czyli karmimy się tym, co daje mamusia. I to, co poznajemy, to do tego się przyzwyczajamy. I to nam smakuje. Jesteśmy gotowi jeść wszystko to, co już znamy. Ten smak, który jest nam znany, jest akceptowany przez mózg. Jak dostaniemy coś nowego, niezależnie jakby to było zdrowe, jak byłoby to pożywne, jak byłoby to wartościowe, a nasz mózg tego smaku nie zna, to mówimy be, ja tego nie chcę, mnie to nie smakuje. I większość naszego życia, nasze wyżywienie przez większość życia opiera się na tym, czego się nauczyliśmy jako małe dzieci. I dlatego apel do rodziców, dajcie szansę swoim małym dzieciom poznać możliwie dużą paletę rzeczy jadalnych, żeby te dzieci poznały różne smaki. Po to, żeby ich mózg akceptował również to, co jest jadalne, pożywne, a nie tylko śmieciowe. Czemu? Ponieważ zdrowe myślenie jest tylko wtedy możliwe, kiedy ma się zdrowy mózg i zdrowe ciało. A zdrowe ciało można mieć tylko wtedy, kiedy człowiek zdrowo myśli i je to, co jest dla niego dobre, pożywne i zdrowe. I dlatego, kochani, to jest taki zaklęty krąg. Nie da się zdrowo myśleć, jak się je śmieciowe jedzenie. Dobrze powiedziałem? Dobrze. Wiecie, o czym mówię? Wiecie. Dlatego nie da się jeść innego jedzenia niż śmieciowe, jak się śmieciowo myśli. Jasne? No, kochani, dlatego życzę wam smacznego i dużo rozumu. A jakby ktoś nie wiedział, co jest dobre, co jest zdrowe, co jest pożywne i co jest potrzebne człowiekowi, to zapraszam.